Buenos dias! Jest sobota rano, jedziemy właśnie z Łukaszem od rana, jesteśmy na nogach i jedziemy na Caminito del Rey. Łukasz, co to jest? To jest taka ścieżka w skale, wspinaczkowa, ścianka i w ogóle takie są mostki. Widziałem zdjęcie, wyglądał to bajecznie, fantastycznie, można się wspinać. W ogóle. Tak, jest to jedna z największych atrakcji Andaluzji. W sezonie trzeba się podobno zapisywać na wejście już 2 tygodnie wcześniej, wykupować bilety. 2 miesiące wcześniej, człowieku. Łukasz, ponad 2 miesiące. Koleżanka, która jest Kisztyna, mieszka w Hiszpanii, powiedziała mi: Łukasz, musisz te przynajmniej miesiąc wcześniej zarezerwować miejsce, bo w sezonie to jest, no teraz poza sezonem, a w sezonie to jest no miesiąc, 2 miesiące. I tak faktycznie było, jak wtedy sprawdzałem, no to przez miesiąc do przodu były wyprzedane bilety. Teraz z uwagi na to, że jest grudzień, no nie jest to bardzo popularne, więc udało nam się zarezerwować miejsce wczoraj. Ale to ja myślę, że popularny jest, ale chodzi o to, że nie ma turystów już tyle. Są tylko starzy Angole, którzy siedzą na wybrzeżu i grzeją tyłki w barach. Także wczoraj zarezerwowaliśmy bilety, jedziemy na Caminito del Rey. Coś tu się stało. Nie wiem, czy to będzie udany dzień, bo spóźniliśmy się na wejście do Caminito przez to, że nie było parkingu i przez to, że brama wejściowa jest oddalona od parkingu. Jeszcze nie wiem jak długo, ale idziemy dopiero. 2 kilometry. 2 kilometry? Nie, tak strzelam. No to spoko. Nie było w ogóle żadnych informacji na temat dojazdu na ich stronie. Szukałem w wielu miejscach. Totalny dramat. No niestety przepadną nam chyba wejścióweczki, bo na 10.30 mieliśmy kupione wejście, a jest 10.30. 10.51. Zbliżamy się do bramy. Jesteśmy 21 minut spóźnieni. Ciekaw jestem, czy nas puszczą. Trzymajcie kciuki. Wchodzimy, słuchajcie, tak wygląda bilet na naszym telefonie. Weszliśmy. Grunt się nigdy nie poddawał. Tak. Bo był taki. Jak szaleni. Była myśl, był taki moment, nie? W połowie sobie się 3 km muszę zbiec i tak się spóźnię. To mi się kurde, rezygnuję, koniec. Ale potem sobie myślałem, kurde, no. No nie, no, nie można się poddawać. Zawsze jest szansa, nie? Zawsze jest możliwość. No i ten. Udało się. Dzięki Ci Boże za to. Gracias. Kasia, dostałaś też siateczkę? No. A mnie, czy ubierasz siateczki? Siateczka jest? No. Gdzie? Co? Tu jest siateczka, no i to się ubiera na głowę, patrz, jak ten pan. Tak? Jest okej? Gotowa? Czy to może wiesz? Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Diego i pracuję tutaj jako przewodnik. Strasznie lubię moją pracę. Ale muszę kawałek dojeżdżać. Muszę dokładnie, muszę daleko iść. Nie wie nigdy, tutaj wstać. Rano czy wieczorem. Głowa go boli, ale ma ogoloną brodę. Modli się codziennie 10 minut. Pan powiedział, że ten, wszystko po hiszpańsku, potem do niego podszedłem i mówię: człowieku, weżesz, ty się ogarnij, ja nic nie rozumiem. I powiedział, że okej, możemy mieć kamerę, możemy mieć telefon, ale nie możemy mieć tripoda ani selfie sticka. Tak, już mamy selfie sticka, ale nie możemy go mieć. Nie możemy latać dronem. I musimy bardzo uważać, ponieważ bardzo dużo ludzi traci telefony, kamery i tak dalej, bo im po prostu spadają. A jeżeli spadnie, to już jest no. To już jest adios. Adios, tak. Ktoś powiedział adios. Do telefonu czy do czegoś tam, więc rąsi dzisiaj.
mamy półtorej metra być między... Co? Mamy być półtorej metra między sobą. Bardzo nisko skały są. Powycinane. Ogromne, słuchajcie, tego nie widać na kamerze, na 100% tego nie zobaczycie, ale... Ale to jest ogromne, ta skała za mną jest niesamowita. A, Boże, za mną, nade mną jakie są skały. El Caminito del Rey to trasa zawieszona na pionowych ścianach wąwozu El Chorro. Wapienne skały mają nawet do 100 metrów wysokości, a droga wiedzie mniej więcej w połowie. Trasa nie bez przyczyny stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Andaluzji. Oferuje zarówno niezapomniane wrażenia, jak i widoki. Ale jakbym się miał stracha, tego lęku, to po prostu bym wypał. W końcu, jak często ma się okazję poruszać po pionowych skałach, nie będąc ani Spidermanem, ani wspinaczem? Selfie, selfie, to na selfie. Mamy to. Caminito powstało w 1905 roku, jednak wcale nie jako atrakcja turystyczna. O jej budowie zadecydowano ze względów praktycznych, by można było transportować materiały oraz by ludzie mogli się przedostawać na oba końce wąwozu, gdzie znajdowały się elektrownie oraz właśnie powstawała zapora wodna. Mówi się, że trasa była budowana przez marynarzy, którzy byli przyzwyczajeni do wspinania się po linach i pracy na wysokościach. Niektóre źródła podają, że najniebezpieczniejsze fragmenty mocowali więźniowie skazani na śmierć. Kaśka mi mówi, że jeszcze spory drogi, kawał drogi przed nami, a mnie już nogi bolą. No, przez ten bieg. Przez ten 3-kilometrowy bieg. Tam jest jeszcze, nie zobaczycie, tam jest taki most daleko i tam przechodzą ludzie i tam my chyba też tam pójdziemy, bo podobno to trwa 7 kilometrów ma. Nie całość. Znaczy łącznie wszystko, cała ta odległość, którą już pokonaliśmy, czy... Czyli w sumie dzisiaj połowę. 7 kilometrów chodzenia w jedną stronę? Mi się wydaje, tak zrozumiałem. Miał być sobota, miał być relaks. Andaluzja to jest chyba najpiękniejszy region w Hiszpanii, jaki odwiedziliśmy do tej pory. Zaskakuje swoimi krajobrazami, zaskakuje górami, błękitnymi rzekami, cudownymi miasteczkami, tradycjami, kulturą, flamenco, no i oczywiście pięknym, słonecznym wybrzeżem. Póki co jest to nasz numer jeden w Hiszpanii. Drogę stworzył betonowy chodnik, umocowany na metalowych wspornikach, wbitych bezpośrednio w ściany wąwozu. Trasa oficjalnie została otwarta w 1920 roku, kiedy to sam król Hiszpanii, Alfonso XIII, przeszedł ją w całości z okazji otwarcia zapory wodnej. Od tego momentu zaczęto tę drogę nazywać Caminito del Rey, co dosłownie oznacza ścieżka króla. Od tego czasu popularność Caminito rosła z każdym rokiem. Nie przeszkodził w tym nawet fakt, iż chodniki niszczały i poruszanie się tamtędy stawało się coraz bardziej niebezpieczne. W końcu w 2000 roku władze zdecydowały się zamknąć Caminito ze względu na śmiertelne wypadki. Mimo to wielu wspinaczy i tak decydowało się na przemierzenie tej trasy. Caminito w formie, jaką my przeszliśmy, zostało otwarte w 2015 roku. Całość jest bezpieczna i wygodna do przejścia nawet dla zwykłych turystów. A stare betonowe chodniki wciąż można zobaczyć zawieszone poniżej obecnej trasy. No dobra. Chyba kończymy naszą wycieczkę. Chyba kończymy naszą wycieczkę. Skokiem z mostu. Jeszcze kolejny. Słuchajcie, siedzimy sobie właśnie z Kasią, podziwiamy piękno natury, jest pięknie i cudownie, jesteśmy troszeczkę zmęczeni tym chodzeniem, ale tak sobie siedzimy i zastanawiamy się nad tym artykułem, który wczoraj Kasia mi powiedziała, że krąży po sieci. Jest to artykuł, który mówi, że za 12 lat się skończy świat, że przez to globalne ocieplenie i przez plastik i to wszystko, co się dzieje, przemysł, koncerny, które wytwarzają masowo różne produkty, zanieczyszczając środowisko przy okazji, po prostu skończy się świat. Prawda, Kasia? Tak, tak, tak naukowcy twierdzą, że za 12 lat nie będziemy już w stanie żyć na Ziemi, bo klimat będzie tak zachwiany, Ziemia będzie tak wyniszczona, poziomy mórz się podniosą, no i będzie koniec.
Apokalipsa, którą sami sobie zgotowaliśmy jako ludzie. Gdzie to czytałaś? U Martyny Wojciechowskiej. Ona wrzuciła, że był właśnie jakiś zjazd, zlot, zrzeszenie ludzi odpowiedzialnych za klimat, no i że wydali takie oświadczenie, że to jest po prostu pewne. Przeczytajcie sobie to. Znajdźcie u Martyny Wojciechowskiej ten artykuł, bo warto. Chyba koniec. Chyba koniec dzisiejszych spacerów. Jesteśmy wycieńczeni. Jestem wykończony po prostu. O, jest. Super było. Nie no, super było, nie narzekam, ale... Ale... Jestem troszeczkę zmęczony. Doszliśmy do końca. Jesteśmy zwycięzcami. Patrz jak to wygląda. No, nieźle. Tam jest pod spodem most na pociągi, które sobie jeżdżą w środku skał. Nie wiem, co tu się dzieje, po prostu jesteśmy tacy wymęczeni. Nie ma końca ta w ogóle wycieczka. Jesteśmy ponad 3 godziny, chodzimy. Ja jestem ledwo żywy. Chcę zjeść i czegoś napić. Jesteśmy już w busie, dotarliśmy do przystanku, siedzimy, zapłacimy 1,55 euro za przewóz do parkingu, ale to jest prawie 5 km i nie dalibyśmy rady tam na nogach. No, ja bym nie dał rady. Ja bym się przyjść do parkingu. Ale było super zmęczenie. Już humory powróciły, ponieważ nasze żołądki nie są puste. Tak. Jesteśmy po krótkiej wycieczce, nie wiem, po 15 minut może jechaliśmy. A tam stoi nasz dom. Udało się. Dotarliśmy, przeszliśmy, przeżyliśmy, było super. Teraz czas na odpoczynek. Tak, buty już zdjęte.